Współpraca między Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku a Muzeum w Bad Windsheim już trwa 10 lat. I polega to na wzajemnej współpracy, wymianie wystaw, doświadczeń, pracach badawczych. I jedną z takich form jest właśnie program przygotowany wspólnie przez muzealników z Bad Windsheim i ze Słupska. Dotyczy on robotników przymusowych w środkowej Frankonii. Z naszej strony nasi muzealnicy dotarli do wielu osób, Polaków, którzy przybywali w okresie wojny na terenie środkowej Frankonii. Są to niestety, trzeba dodać, już nieliczni. Czas robi swoje. Niemniej jednak udało się do kilku osób dotrzeć, przeprowadzić wywiady i te materiały znajdą się również na tej wystawie, którą koledzy z Bad Windsheim przywieźli. Wystawa będzie dwujęzyczna, niemiecko-polska. W wystawie będzie towarzyszył również katalog niemiecko-polski. Mamy wsparcie ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, finansowe wsparcie. Natomiast oczywiście jest patronat samorządów środkowej Frankonii i województwa pomorskiego, no bo przed laty podpisane porozumienie pomiędzy województwami zobligowało nas do tej wzajemnej współpracy. W tym roku akurat, jak powiedziałem, mija 10 lat. Ta wystawa ma szczególny charakter, bo wiem, że koledzy z Bad Windsheim zaangażowali do prac badawczych młodzież szkolną. I dla tej młodzieży to jest nie tylko zbieranie materiałów, ale także taka wspaniała akcja edukacyjna, co się działo w czasie wojny, tu, gdzie mieszkali dziadowie, ojcowie. Dla nas jest to też ważne z wiadomych powodów, przypomnienie o tragedii tych Polaków wywiezionych na roboty. No, jest to jakieś moralne jakieś nasze zobowiązanie i potrzeba płynąca z głębi serca. Cieszę się, że wystawa będzie na zamku, będzie ona trwała do przyszłego roku, aż do końca stycznia. Cieszę się również, że autorzy wystawy, pan dyrektor Maj i pani Beata Partymiller zgodzili się, żeby również ta część tekstów polskich towarzyszyła. Między innymi pan profesor Skóra ma takie wprowadzenie ogólne na temat właśnie tych przymusowych robotników, w ogóle nie tylko w Niemczech i w Polsce, ale w ogóle na świecie. To przecież funkcjonuje do dziś również. Będzie tekst oczywiście niemiecki, tekst polski i myślę, że to będzie taka wspaniała lekcja edukacyjna polsko-niemiecka.